kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak pachną Włosi, jak pachnie we Włoszech. Jeżeli jeszcze nie wiecie lub wiecie, byłam w Mediolanie w tym roku, spełniłam swoje ogromne marzenie, byłam na targach perfumowych Exxon's. No i ja uwielbiam przywozić ze sobą właśnie takie wspomnienia, suweniry zapachowe. Oczywiście, jak jestem gdzieś za granicą zwłaszcza, namiętnie wącham ludzi, co brzmi troszeczkę creepy, ale taka jest prawda, bardzo, bardzo lubię wąchać po prostu wonie w innych krajach, jak pachnie na ulicach, jak pachną ludzie. I tutaj dla Was mam takie właśnie zestawienie zapachów, które wyczułam na włoskich ulicach. Będą to perfumy, no przede wszystkim perfumy, ale nie tylko. Zaczniemy zaraz od pierwszej rzeczy, która perfumami nie jest, także jeżeli jesteście zainteresowani, co to są za zapachy, jak pachną Włosi, serdecznie zapraszam, żebyście ze mną zostali. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat i jeżeli jesteście takim samym perfumowym świrem jak ja, bardzo proszę, zostańcie ze mną i również zachęcam do obserwacji mojego Instagrama, bo tam bardzo często pojawiają się zapachy, o których jeszcze tutaj na kanale nie mówiłam. Też zachęcam do obserwacji Instagrama perfumerii mojej i mojego męża Potocka Perfumery, wszystko będzie w opisie, także zacznijmy. Dogrywam się tutaj w innym anturażu z informacją, że obecnie na naszej stronie jest przedsprzedaż. Jeżeli macie ochotę na jakikolwiek inny zapach marki Giardini Toscana lub Soradora, zapach, którego nie ma w naszym asortymencie, możecie teraz właśnie złożyć zamówienie i wszystkie perfumy w przedsprzedaży są w promocji. Także jeżeli jesteście zainteresowani właśnie jakim zapachem z Discovery Setu, a nie ma go u nas, no to teraz macie okazję właśnie złożyć zamówienie. Po już wprowadzeniu tych zapachów, których nie ma do asortymentu, ceny oczywiście będą wyższe, natomiast teraz w przedsprzedaży są niższe, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, tak tylko mówię, można skorzystać. No, tak jak Wam powiedziałam, ja uwielbiam wąchać wszystko wokół, no i nie oszukujmy się, zapachy często otwierają, zawsze otwierają drogę do wspomnień, więc ja bardzo lubię zapachami się otaczać. Tutaj we Włoszech w tym roku też miałam ze sobą zapachy, które jakoś teraz będą mi się kojarzyły z tym okresem targów i nie tylko, bo my prócz wycieczki do Włoch też mieliśmy wycieczkę na przykład do Austrii, byliśmy też w Niemczech, byliśmy w Czechach, taki sobie zrobiliśmy drobny eurotrip wokoło tego wypadu na Exxon's właśnie, więc było naprawdę rewelacyjnie, intensywnie, 2 tygodnie podróżowania, ale było absolutnie, absolutnie wspaniale. No ale tutaj skupimy się na Włoszech, bo tam zdecydowanie czułam najwięcej woni i jestem jakby najbardziej zainspirowana tym tematem. Też bardzo się cieszę, że tutaj zataczam takie koło, bo ja swego czasu, chyba 2 lata temu też miałam obsesję właśnie na punkcie Włoch, bardzo chciałam tam pojechać. Wcześniej nigdy nie byłam, w tym roku byłam pierwszy raz, jestem totalnie, totalnie zachwycona. Także zacznijmy już może z tymi zapachami. Jeżeli chodzi właśnie o taki zapach, który nie jest perfumami, ale który wyczułam bardzo intensywnie, zwłaszcza w Mediolanie albo w Weronie, bo w Weronie też byliśmy, jest to zapach, który ja wyczuwałam na ulicy i jest to zapach czystości, po prostu. Jest to zapach takiego intensywnego, świeżego prania lub też wyszorowanej podłogi, jakimś właśnie takim intensywnie pachnącym czystym płynem. Ja Wam powiem, że bardzo, bardzo mi się to podoba. No u nas, jeżeli chodzi o Polskę, ja nigdy nie wyczułam takich zapachów, więc to jest dla mnie takie bardzo miło zaskakujące. Nie wiem, no przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że jak idziecie koło jakiegoś bloku, koło jakiegoś, no wiecie, mieszkania, to albo pachnie gotowanym obiadem, co no jest fajne, pyszne i tak dalej, ale nigdy nie czuję żadnego prania ani z tych rzeczy, albo pachnie po prostu taką piwnicą i zgnitymi ziemniakami. To jest to, co ja wyczuwam w Polsce. Dajcie znać, czy też macie takie obserwacje. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ulicę w Mediolanie, ja czułam właśnie taką praniową, świeżą czystość. Nie wiem, czy to jest standard, nie wiem, czy tak jest, czy to jest tylko w jakichś większych miastach. Dajcie mi znać, jeżeli ktoś we Włoszech bywa lub też nawet mieszka, dajcie mi znać, jak to wygląda, bo ja byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona. Ja, jak wiecie, zapach świeżego prania uwielbiam totalnie, więc takie zapachy czystościowe, właśnie takiego wysprzątanego, wywietrzonego mieszkania lub też zapachy praniowe bardzo, bardzo mi odpowiadały. Także to jest pierwsza rzecz nieperfumowa, którą czułam. Chociaż tutaj, jak dałam posta na temat właśnie Włoch na Instagramie, jedna z obserwatorek napisała mi, że we Włoszech śmierdzi tak naprawdę psimi sikami i często, że psy zostawiają niespodzianki na ulicach. Powiem Wam, że takie niespodzianki na ulicach widzieliśmy w dużej ilości w Wenecji, tylko że tam faktycznie nie ma trawników, te psy nie mają gdzie wyjść, jeżeli chodzi o to Wenecję, stare miasto. No to inna sprawa, że właściciele nie sprzątają, to już jest chamstwo, bo bardzo dużo ludzi tam chodzi i no, wdepnąć wcale nie tak trudno. Natomiast ja takich zapachów psich nie czułam nigdzie
Być może było chłodniej, bo było dosyć chłodno, jak byliśmy, i te zapachy nie miały szansy się jakoś tam unosić. Także to było to, jeżeli chodzi o taki zapach czystości na ulicach, to są takie, to jest taka rzecz nieperfumowa. Teraz przechodzimy do zapachów i muszę Wam powiedzieć, że też bardzo często wyczuwałam perfumy różane wokół siebie, zwłaszcza takie połączenie róży z udem. No i tutaj ja też sobie przyniosłam takie zapachy, które moglibyście użyć, jeżeli właśnie chcielibyście się poczuć jak ta włoska ulica, którą ja czułam, no bo myślę, że to jest bardzo fajnie sobie tutaj taką zabawę zrobić. No jeżeli chodzi o różę z udem, czy ogólnie różę, taką jadalną też właśnie czułam. Róża jadalna dla mnie, no to jest, ja mam tutaj LPDO, to jest Superb Café, natomiast tutaj mam na myśli zapachy w stylu Intense Café właśnie od Montal, Zara Rose Gourmand też bardzo fajnie zapewni Wam to uczucie. No i tutaj LPDO Superb Café, no to jest właśnie klon Intense Café od Montal. Taką właśnie różę czułam w pewnych momentach, na kobietach zwłaszcza. Bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie zapachowe. Ta róża była czasem mocniejsza, czasem troszeczkę taka bardziej, no nie powiem rozwodniona, troszeczkę słabsza, ale zawsze była ona taka troszeczkę właśnie mocniejsza, troszkę po tej orientalnej stronie. No także jeżeli chcecie się tak poczuć włosko, wiedzieć co mniej więcej jest na czasie, mi się wydaje, że właśnie teraz róża we Włoszech na czasie jest, z tego co wyczuwałam. Jeszcze tutaj jeden, aha, jeszcze tutaj mam zapach, jeżeli chodzi o tą różę, Jo Malone Velvet Rose and Oud. No to jest właśnie ta róża z udem, no też taki właśnie takie zapachy podobne czułam, taka róża, wiecie, gładka, wygładzona, słodka, troszeczkę przyprawowa, naprawdę bardzo ładnie to brzmi w powietrzu, także no zupełnie nie dziwię się, dlaczego ludzie noszą takie zapachy. No i tutaj też za sobą mam właśnie zapach marki, którą mamy u siebie na sklepie, jest to marka Cadel i jeżeli takiej właśnie róży troszeczkę orientalnej, ale świeżej i soczystej szukacie, Rose Fatale, Cadel to jest marka francuska, marka z Paryża, bardzo młoda marka niszowa i tutaj w każdym z tych opakowań, w każdej z tych buteleczek macie szlachetny kamień, który sobie później możecie wykorzystać jako biżuterię. Mamy trzy zapachy tej marki, także tutaj można też się zapoznać. No Rose Fatale ma w sobie właśnie też róże, ma paczulę, ma szafran, papirus jest też w tym zapachu, także tutaj mamy mariaż różnych nut, mamy też drzewo kaszmirowe, które nadaje w bazie takiego ciepła, elegancji. No także te zapachy różane są bardzo, bardzo eleganckie. Tutaj możecie kupić pełen flakon lub odlewki. Także to jest to, jeżeli chodzi o róże. Też zapach, który podobny, który w ogóle tak wyczuwałam, taki delikatny właśnie kwiatowy też zapach we Włoszech, takie delikatne kwiatowe zapachy, wcale nie są to zapachy takie dające nie wiadomo jak po nosie, są to zapachy, które czułam na ulicach, takie dosyć właśnie wyrafinowane, bardzo zbalansowane. No i tutaj idealnie też mi się sprawdził, bo ja sama w Mediolanie ten zapach nosiłam, też od marki Cadel, Brume de Mai, być może dlatego też przytaczam tutaj ten zapach, bo on mi się właśnie z Mediolanem bardzo kojarzy. Ja pierwszego dnia, jak tylko zajechaliśmy, poszliśmy już wieczorem na miasto, właśnie sobie Brume de Mai założyłam, no i ten zapach mi się teraz kojarzy właśnie tak mediolańsko. Jest to zapach takich krystalicznych kwiatów wzroszonych właśnie taką poranną, zimną rosą, położonych na bardzo czyściutkim piżmie. Ja Wam mówię, że to jest zapach dla miłośników na przykład Ex Nihilo Fleur Narcotic. Oczywiście to nie jest ten sam zapach, natomiast mamy tutaj bardzo taką czyściutką, powietrzną, przestrzenną, chłodną kwiatowość, bardzo, bardzo komfortową właśnie za sprawą tego piżma. Także Brume de Mai, zapachy w tym stylu naprawdę też czułam, oczywiście nie takie same, natomiast tak właśnie delikatnie kwiatowe. Także to jest to, jeżeli chodzi o takie kwiatowe zapachy. Kolejnym zapachem, jaki w ogóle wyczułam bardzo intensywnie, będąc w Wenecji, jest zapach, który tutaj ja polecałam na swoim kanale i jest to tanioszka. I kelner w ogóle, który nas obsługiwał, bardzo intensywnie tym zapachem pachniał. No ja podejrzewam, że albo wykąpał się w żelu pod prysznic o tym zapachu, bo właśnie w tym zapachu jest żel pod prysznic, lub też użył tej mgiełki zapachowej. Jest to Tesori d'Oriente Byzantium. Naprawdę bardzo intensywnie czułam od niego ten zapach. No po prostu wypisz, wymaluj. Także no nie wiem, czy się pomyliłam, chyba raczej nie. Bardzo, bardzo intensywnie pachniał tym zapachem. Nie jest to droga rzecz, oczywiście Tesori d'Oriente to jest włoska marka, więc no tutaj dodajemy 2 do 2 i wychodzi nam Tesori d'Oriente właśnie. Chyba no rzeczywiście ten kelner nosił ten zapach. Bardzo fajnie na nim pachniał. Byzantium to jest zapach taki pudrowy. Tutaj mamy heliotrop, tutaj mamy migdał, mamy słodycz, wanilię, mamy balsam peru.
Jest to zapach, który jak na taką tanioszkę naprawdę bardzo fajnie pachnie. Jest to chyba jak dla mnie najbardziej fajny zapach gurmandowy za tak bardzo śmiesznie niską cenę. Naprawdę ja tutaj nie czuję żadnych takich, wiecie, tanich, płaskich efektów, nic takiego. Naprawdę bardzo ładnie ten zapach pachnie. Dla moich miłośników, zwłaszcza migdałów, rewelacja totalna. Także ja zdecydowanie w Wenecji od kelnera czułam Tesori d'Oriente Byzantium. Nawet do męża mówiłam, że ten kelner chyba nosi Tesori d'Oriente Byzantium, bo no zdecydowanie bardzo, bardzo mocno pachniał, pudrowo, czysto, bardzo, bardzo komfortowo. Ten zapach ja też bardzo lubię sobie używać latem, zwłaszcza wieczorem, po kąpieli. Jest to coś takiego pudrowego, bardzo, bardzo komfortowego, także Byzantium od Tesori d'Oriente rzeczywiście czułam. Kolejnym zapachem, kolejne zapachy, kolejna taka rodzina zapachowa, jaką wyczuwałam we Włoszech, jest to rodzina zapachowa, którą jedni kochają, drudzy nienawidzą. Mówię tutaj o zapachu od Zerżofa, jest to Erba Pura. I teraz ja nie wiem, czy ja czułam oryginał, czy czułam odpowiednik, czy czułam zapach po prostu podobny do Erby Pury, bo jak wiemy, Erba Pura nie ma tylko takich, wiecie, typowych odpowiedników numerkowych, czy jakichś tam ze zmienioną nazwą. Marki niszowe duplikują też Erbę Purę na potęgę. Powiem Wam, że jak byliśmy na tym Excellence, to też kilka zapachów czułam od niszowych marek, które pachną bardzo podobnie, z bardzo zbliżenie do Erby Pury, także nadal jest to DNA niesamowicie popularne, także to DNA zdecydowanie na ulicach czułam. Lub też była to Tiziana Terenzi Kirke, która dla mnie pachnie troszeczkę bardziej intensywnie, troszeczkę bardziej ostro, mniej owocowo, bo Erba Pura jest dla mnie taką jakby słodką sałatką owocową, taką niektórzy mówią, że nadgnitą, no coś w tym jest, natomiast ja lubię ten zapach. Natomiast Kirke jest troszeczkę bardziej mniej owocowa, natomiast nadal te owoce ma, one są troszeczkę bardziej takie, wiecie, schowane, troszeczkę jakieś takie ostrzejsze aspekty w Kirkę na mnie przynajmniej wychodzą, także zdecydowanie te dwie wonie czułam i to bardzo, bardzo często, muszę Wam powiedzieć, także no, tak jak mówię, jest to nadal bardzo, bardzo popularny zapach, tak jak widać. Ja Wam powiem, że lubię przebywać koło ludzi pachnących tym DNA zapachowym, mi nie przeszkadza, natomiast wiem, że są osoby, które nie lubią, nie znoszą, także no wiadomo, każdy jest inny. Każdy lubi coś innego. Kolejnym zapachem niesamowicie popularnym, jaki wyczułam na kelnerze też chyba w ogóle, ale to powiem Wam, że nie wiem, czy to było we Włoszech, ale w sumie czułam Baccarat Rouge. Także Baccarat Rouge też jest bardzo, bardzo popularnym zapachem, ale tutaj właśnie tak skojarzyło mi się z Włochami, bo poszliśmy z mężem do takiej galerii w Wenecji, Fondeco de Tedeschi, coś takiego, tak się nazywa ta galeria, bardzo taka z luksusowymi rzeczami, bardzo ładna, bardzo fajna, taka przestrzenna, zrobiona oczywiście w takim starym stylu, z nowoczesnym sznytem, bardzo mi się to podobało, no i oni na samej górze, z tego co pamiętam, prawie na samej górze mieli perfumerię, no więc ja sobie oczywiście tam poszłam, było całkiem sporo niszowych marek, no i był Francis Kurdidjian, no i cały Baccarat Rouge, po prostu wszystkie te stery Baccarat Rouge były wysuszone do totalnego zera, a wokół w ogóle tego stanowiska z MFK unosił się bardzo, bardzo intensywny zapach Baccarat Rouge, także no jest to zapach, który nadal bardzo, bardzo święci triumfy. Dla mnie to już jest taka bardzo mainstreamowa nisza, ale no też muszę powiedzieć, że ja bardzo ten profil zapachowy lubię. Też na Excellence wyczuwałam ten profil zapachowy, jeżeli chodzi o inne marki, no które wiadomo, no nie są to klony, ale marki niszowe też jak najbardziej się inspirują, także to jest to. Co kolejnego czułam, jaką rodzinę zapachową czułam znów we Włoszech, jak wyszliśmy w ogóle na Excellence i na samym Excellence bardzo intensywnie czułam zapach skóry i to był zapach skóry takiej, jakiej ja niekoniecznie lubię, czyli była to taka skóra, wiecie, z garbarni, bardzo ciężka. Czułam też skórę bardzo, bardzo intensywnie pomieszaną z udem, nie z udem, tylko z różą, róża ze skórą, ta skóra czasami tak, no nie wiem, jak dla mnie czasami skóra też wybrzmiewa mdło, tak na pograniczu, ale mogę ją nosić i takim właśnie zapachem, jaki tutaj przychodzi mi na myśl, jest zapach Oud Bazaar z marki Saltworks. Ja o tej marce miałam osobny filmik, jeżeli jesteście zainteresowani. Jest to marka z UK. Bardzo ładne opakowanie opakowania mają, bardzo ładny ten w ogóle taki salon perfumowy w UK mają, w Londynie. I właśnie Oud Bazaar jest dla mnie takim typowo zapachem różano-skórzanym. Czujemy tutaj typową, taką dosyć ciężką, trochę orientalną różę, połączoną właśnie z taką skórą, która momentami wybrzmiewa mdło. Natomiast jest to dosyć przyjemne doznanie i właśnie taki zapach gdzieś tam na tym Excellence czułam, czyli znowu tutaj wracamy do róży, tym razem, tak jak mówię, w połączeniu ze skórą. Wąchałam ponownie też
też na Exans Hardcore od Core Eterno. To jest zapach dla mnie trochę hardkorowy. Ja tam kiedyś wspominałam, że jest to zapach taki średni troszeczkę dla mnie, bo za bardzo właśnie tej skóry czuć w nim. Takiej właśnie intensywnej z garbarni, w tle gdzieś mamy schowaną taką kwiatową frakcję. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że nie wiem, albo mi się troszeczkę no zmienia, albo no po prostu więcej powąchałam, moje postrzeganie się troszeczkę zmienia. Tym razem hardcore nie był dla mnie tak hardkorowy jak na początku, więc kto wie. Być może kiedyś zupełnie się przekonam, natomiast nie było to takie hardkorowe doświadczenie, jak zapamiętałam, także to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o takie skóry też bardziej transparentne, bardziej przystępne dla nosa, co w końcu miałam szansę powąchać na Exans, jest to zapach od Olfactive Studio Smoky Soul. W ogóle powiem Wam, że założycielka marki Olfactive Studio, Celine, jest prześwietną, rewelacyjną, ciepłą osobą. My tam z mężem, jak usiedliśmy, to chyba naprawdę z ręką na sercu godzinę siedzieliśmy z nią po prostu na kanapie przy jej stanowisku i rozmawialiśmy. Naprawdę jest przecudowną osobą, bardzo, bardzo cieszę się też, że właśnie z taką marką mam szansę współpracować, której właścicielka jest naprawdę rewelacyjna. No i Celine właśnie zapytała się, czy próbowałam zapach Smoky Soul. Mówię, że jeszcze nie, właśnie wiem, że jest, że istnieje, natomiast nie próbowałam, bardzo chętnie bym to zrobiła, więc próbeczki dostałam. No i powiem Wam, że ten zapach bardzo fajną jest rzeczą dla osób, które tak jak ja niekoniecznie lubią taką mocną, mocną skórę. No tak, tutaj w Smoky Soul mamy w ogóle czarną herbatę, która jest troszeczkę wędzona. Mamy bergamotkę, mamy też taką frakcję kwiatową, więc jest to bardzo interesujący zapach. Jakby taka wędzona herbata pomieszana z kwiatami, z czymś nawet powietrznym jak dla mnie. Bardzo, bardzo przyjemny zapach, taki ciekawy. Wiecie co, jakbyście taki właśnie dymek z ogniska pomieszali z zapachem z herbaty i z kwiatami. Troszeczkę właśnie tej bergamotki, naprawdę bardzo, bardzo fajny zapach, więc jeżeli tak jak ja niekoniecznie lubicie takie mocne, skórzane zapachy, myślę, że Smoky Soul będzie troszeczkę bardziej bezpiecznym wyborem. No tutaj też właśnie czujemy taką delikatną skórzastość, ale wszystko jest bardzo intrygujące, bardzo ciekawe. Będzie to charakterystyczny zapach, do którego trzeba będzie się przyzwyczaić, bo jak psiknęłam pierwszy raz, to muszę Wam powiedzieć, że taka byłam troszeczkę skonfundowana, czy ja to naprawdę będę, no czy ja to polubię, natomiast muszę Wam powiedzieć, że później testowałam na sobie, później gdzieś tam wąchałam ten zapach, starałam się z nim oswoić i naprawdę kliknęło, także nie wiem, być może buteleczka Smoky Soul będzie u mnie, bardzo, bardzo fajny zapach, który też kojarzy mi się właśnie z tym fajnym czasem Exans, więc być może do tej skóry, do tych takich wędzonych troszeczkę zapachów przekonam się, naprawdę Smoky Soul bardzo, bardzo Wam polecam, żeby przetestować. A jeżeli chodzi o skórę, która też zachwyciła mnie ostatnio, to jest skóra od marki, którą totalnie uwielbiam, którą też na targach spotkaliśmy, tylko króciutko, bo oni mieli bardzo dużo spotkań, byli bardzo zajęci, natomiast zdołałam podejść, porozmawiać z kilkoma osobami, są też naprawdę rewelacyjni, bardzo tacy otwarci, ciepli. Karner Barcelona. Karner Barcelona to jest marka po prostu, ja nie wiem, praktycznie każdy zapach, który od nich mam, który powąchałam, no praktycznie każdy zapach mi się podoba, to jest strzał dziesiątkę, to jest niemożliwe, ale no tak jest. No i mam tutaj zapach Revolution, który właśnie otrzymałam od marki Karner. Powiem Wam, że ja myślałam, że tego zapachu nie polubię, bo on ma dla mnie bardzo podejrzane nuty. Jak sobie na fragrantice patrzyłam, w tamtym roku w ogóle ten zapach miał swoją premierę na Exans. W ogóle dostałam też od marki miniaturkę ich nowego zapachu, który będzie wychodził. Nie wiem, czy teraz mogę zdradzić, na razie nie zdradzę może nazwy, bo nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nie. Natomiast jest to zapach taki idealny na lato, troszeczkę bardziej powietrzny, wodny, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest to zapach, który też o dziwo mi się podoba, pomimo tych właśnie takich powietrzno-wodnych nut, ale nie o tym dzisiaj. Zapach Revolution debiutował właśnie w 2023 roku na Exans i no ja sobie wtedy przeczytałam, jakie są nuty zapachowe, pomyślałam sobie, to chyba nie jest dla mnie. Tutaj są nuty ozonowe, co już tak, no nie wiem, ja to wiecie, z tym powietrznością, z tą morskością jestem bardzo, bardzo wybredna, lubię niektóre takie zapachy, ale czasem może być coś z tym nie tak, także tutaj już był alert. Liść fiołka. No nie wiem, nie byłam do końca przekonana, jeżeli tutaj połączyć go z tymi nutami ozonowymi. No i przede wszystkim trzeci składnik, który bardzo mnie już zaalarmował, skóra. No pomyślałam, co to w ogóle może być? Co to jest za twór? Chyba mi się to nie spodoba. Natomiast youtuberka, której osądowi ufam niesamowicie, tak jak Wam mówiłam, Joanna Mercado, którą też poznałam na Exans, rewelacyjna osoba, naprawdę zdołałyśmy gdzieś 20 minut chociaż porozmawiać.
Joanna wcześniej w swoich filmikach mówiła, że właśnie rewolucjon to jest zapach dla osób, które nie lubią skóry, które w ogóle, wiecie, no, stronią od takich mocnych właśnie benzynowych akordów skórzanych i w ogóle ten zapach u niej pojawił się, o dziwo, w filmiku, który mówi o czystej estetyce, takiej właśnie czystej, odświeżonej. Pomyślałam sobie, skoro jej się to podoba, tutaj mamy też czystą estetykę. Pewnie ten rewolucjon będzie w moim stylu. I nie pomyliłam się, naprawdę. Rewelacyjny zapach, przepiękny. Tutaj skóra w ogóle nie jest ciężka, nic z tych rzeczy kompletnie. Jest to raczej taki, wiecie co, powietrzny, aromatyczny, pachnący zamsz. Mamy tutaj kwiat pomarańczy, który nie wybrzmiewa absolutnie mocno. Mamy tymianek, który o dziwo bardzo ładnie gra. No właśnie liść fiołka, to wszystko jest takie bardzo delikatne, takie powietrzne, bardzo eleganckie, bardzo uniseksowy zapach jak dla mnie i bardzo, bardzo długotrwały, muszę Wam powiedzieć. Jak na taki świeższy zapach, powietrzny. Rewelacja. Jest to skóra po prostu na wiosnę i na lato jak dla mnie. No ja nie mogę przestać wąchać tego zapachu i teraz codziennie po prysznicu po prostu aplikuję go sobie na skórę, na piżamy, żeby wokół siebie czuć, bo naprawdę jest to czysta skóra. Taka czysta skóra, ale nie mówię skóra taka jak na ciele, tylko po prostu taka skóra jak na kurtkę czy na torebkę. No dla mnie totalna rewelacja, także rewolucjon dla osób, które takie delikatne skóry poszukują, no i właśnie też takie delikatne gdzieś zapachy w tych Włoszech czułam. Także to jest to. Kolejnym zapachem, który ze skórą jest, tutaj w sumie nie ujęłam go, jeżeli chodzi o połączenie róży ze skórą, tutaj chyba też jest róża w tym zapachu, natomiast co ja bardziej czuję, to jest wanilia, więc tutaj jest taka bardziej wanilia ze skórą, też gdzieś taki podobny profil zapachowy na targach Exxans mogłam wyczuć. Jest to Goldfield and Banks Silky Woods, no i tak, och, ten zapach jest bardzo, bardzo uzależniający, to jest taka krągła wanilia z szafranem właśnie i ze skórą, która jest też taka bardziej zamszowa. Natomiast o wiele bardziej intensywna niż w rewolucjon od Carnera, to zdecydowanie. To jest zapach bardziej taki, wiecie, na chłodniejszy dzień. Zdecydowanie też możecie ubrać wiosną albo latem w bardzo chłodny wieczór. No, ten profil zapachowy też gdzieś tam wyczuwałam. Także Silky Woods od Goldfield & Banks. Jeżeli jesteście zainteresowani tą marką, to jest ona na w perfumerii Raffinat czeskiej, z której nie ma absolutnie problemu, żeby zamówić. Ja mam kod Miss Potocki 10, jeżeli jesteście zainteresowani tym zapachem lub jakimkolwiek innym. Także super, Silky Woods, naprawdę bardzo, bardzo mi się ten zapach podoba. Co jeszcze wyczułam na ulicy we Włoszech? Wyczułam YSL Libre i wydaje mi się, że być może była to edycja właśnie Platin, którą ja mam w 10-mililitrowym takim opakowanku. Jak wiecie, ja uwielbiam tą edycję Libre, bardzo ładna, taka pomieszana z aldehydami. Ja mówiłam, że dla mnie to jest zapach, czy dopiero ten filmik się pojawi, nie wiem, bo ja nagrywam jak zwykle nie po kolei. Dla mnie po prostu, może powiem tyle, jest to zapach Libre wrzuconego do pralki z zimnymi mydlinami. Dokładnie tak dla mnie ten zapach pachnie. Jest tutaj ta lawenda typowa dla Libre, jest coś takiego słodszego, natomiast te aldehydy świetnie tą kompozycję roziskrzają, odświeżają, nadają właśnie takiej chrupkości, bardzo dużej czystości. Bardzo fajnie na kimś czuć ten zapach. Ja też bardzo fajnie się w nim czuję, także to jest to. Kolejnym zapachem, jaki wyczułam we Włoszech, w Wenecji, w hotelu, no jest to La Vie Belle i to jest taka, no nie wiem, anegdotka wiecznie żywa i La Vie Belle wyczułam i sobie pomyślałam, że chyba to muszą być osoby z Polski. Nie chcę tutaj nikogo oczywiście szufladkować, absolutnie nie uważajcie tego za jakieś tam obrażanie, ja lubię zapach La Vie Belle, żeby nie było, natomiast nie pomyliłam się, osoby pachnące La Vie Belle były z Polski, słyszałam nasz język ojczysty i sobie pomyślałam, kurczę, no ciągle to La Vie Belle jest bardzo, bardzo popularne, no mówię, że to jest taka anegdotka, bo no mi się bardzo La Vie Belle kojarzy ciągle z naszym krajem, u nas jest to tak bardzo popularny zapach, ciągle eksploatowany. No jest ładny, ja go lubię, ale tak jak mówię, no nie noszę ze względu na zbyt wielką popularność, niektórym osobom w ogóle ten zapach bardzo przeszkadza, bo jest słodki, no on jest bardzo słodki, ekspansywny, jakąś tam wersję La Vie Belle czułam, nie wiem czy to był klasyk, czy to był flanker, no wyjdźmy z tego marketingu, nie dajmy się tak, wiecie, pani w perfumerii Wam mówi, że La Vie Belle jest modne, Black Opium jest modne, no to są fajne zapachy, ale kurczę, jest tyle, po prostu tyle świata, tych pięknych zapachów różnych, innych, niszowych nawet, które są bardzo przystępne dla nosa nadal, ale są trochę inne. No nie wiem, no co kto lubi, ja tutaj też nikogo nie oceniam, a czasem sobie też tam La Vie Belle psiknę.
Ale no tak się śmieję, że tutaj nadal w Polsce Laviebel chyba króluje, nawet za granicą. Także to jest to. I trzy ostatnie zapachy. Ten zapach tutaj, który Wam pokażę, jest bardzo przystępny cenowo. Ja go właśnie kupiłam w Trieste, jak byliśmy na takiej, wiecie, popołudniowej wycieczce. Przechodziłam koło drogerii, no nie mogłam nie wejść, też kupiłam jakąś chemię włoską, bo ja uwielbiam płyny do płukania włoskie, one dla mnie przepięknie pachną. Jeszcze dorwałam te Zori d'Oriente białe piżmo na promocji, więc już w ogóle rewelacja, ja uwielbiam ten zapach do prania. No i była oczywiście szafa z perfumami, było dużo zapachów, których u nas nie ma, które nie są jakoś nie wiadomo jak drogie, natomiast u nas ich nie ma. Powąchałam m.in. Romę Laury Biagiotti, Biagiotti, nieważne, poprawcie mnie, jeżeli chcecie. Natomiast nie zdecydowałam się na ten zapach na razie, zdecydowałam się na Just Cavalli od Roberto Cavalli. W ogóle mi się pomyliło i ja myślałam, że ten zapach jest już wycofany, że w ogóle to jest jakiś biały kruk. Zdziwiłam się, że taka niska cena, natomiast to chyba chodziło o Just Cavalli Gold, nieważne. Natomiast powiem Wam, że ten zapach jest naprawdę rewelacyjny. O dziwo, jest rewelacyjny. On jest stworzony przez Natalie Lorson, więc jeżeli ktoś lubi kreację tej pani, to zachęcam, żeby się zapoznać. I to jest ten właśnie też taki profil zapachowy, jaki czułam na ulicach włoskich. Taki niewymuszony, ale bardzo, bardzo elegancki. Naprawdę jest to rewelacyjny zapach. To jest zapach, w którym mamy frangipani, w którym mamy jeszcze chyba tuberozę właśnie. Jest to taki białokwiatowiec, ale bardzo słoneczny, lekki i jednocześnie transparentny, ale bardzo, bardzo wyczuwalny. Widziałam, że ludzie na Fragrantice porównują ten zapach do Eliena nawet, od Muglera. Coś w tym może troszeczkę jest, no tutaj mamy takie trochę narkotyczne białe kwiecie, ale ten zapach jednocześnie jest tak wyrafinowany, tak lekki, piękny, niby taki delikatny, ale mocny i odwrotnie. Naprawdę jestem bardzo mile zaskoczona tą kompozycją zapachową. Ja sobie kupiłam 50 ml, bo to akurat było na bardzo przystępnej promocji. U nas też jak najbardziej na Allegro możecie dorwać. No zobaczcie, bardzo fajna butelka. Ja lubię zapachy Roberto Cavalli. One, mam wrażenie, są niedocenione, no włoskie też. Także ja bardzo, bardzo polecam. Jeżeli szukacie teraz zapachu na lato, na wiosnę w ogóle, takiego kwiatowego, bardzo fajnego, delikatnego, ale takiego no nietuzinkowego, bo naprawdę jest to, powiem Wam naprawdę, jest to woń, która mogłaby konkurować z wieloma woniami, które wąchałam na Exxon. Naprawdę, mówię z ręką na sercu, bo jest to coś takiego bardzo, no nie powstydziłaby się ta woń, gdyby stała gdzieś koło niszowych zapachów. Nie jest to nic odkrywczego, ani nic z tych rzeczy nie mówię. Nisza też nie zawsze musi być odkrywcza i trudna. W większości przypadków nawet nie jest, chociaż jest tak postrzegana. Naprawdę ten zapach bardzo, bardzo polecam. Tak, zapoznajcie się z nim. Just Cavalli, Roberto Cavalli i mi się kojarzy ten zapach z wycieczką do Triestu teraz, bo tam go kupiłam, tam go powąchałam. Naprawdę rewelacyjny, bardzo, bardzo fajny, w bardzo dobrej cenie. Za lekko ponad 100 zł możecie go dorwać, także to jest to. I dwa ostatnie zapachy. No zapachem, który wyczułam bardzo intensywnie na włoskiej ulicy, zwłaszcza w Mediolanie, i to kilkukrotnie, no powiem Wam, że Włosi noszą to, co jest, nie wiem, mówione, że noszą, Lorenzo Villoresi Ton de Neige. Włosi lubią zapach właśnie talku, być może to był zapach talku po prostu, to co wyczuwałam, jakiegoś pudru, Ton de Neige czułam kilkukrotnie. No, naprawdę powiem Wam, że to jest piękny zapach, który mi się teraz jeszcze bardziej z Włochami kojarzy. No ja wcześniej, tak mówię, nie miałam żadnych asocjacji zapachowych, natomiast teraz mam, no, Ton de Neige, powiem Wam, że bardzo, bardzo fajny zapach. Pudrowy, bardzo intensywny puder, więc musicie lubić talk, musicie lubić puder. W tym zapachu w ogóle mamy róże, mamy cukier, mamy pralinowe takie aromaty, natomiast to w ogóle nie pachnie gurmandem. To jest zapach bardzo słodki, pudrowy. Niektórych przyduszający, także no tutaj trzeba koniecznie przetestować. Bardzo, bardzo mocny, więc jeżeli pudru nie lubicie, nie jest to dla Was, ale no ja Wam powiem, że tak, włoski, taki włoski, ale w takim, wiecie co, starym stylu, takim troszeczkę właśnie vintage'owym. Rewelacja. Lorenzo Villoresi Ton de Neige, czyli kolor śniegu. I ostatni zapach. No jaki też mi się niechybnie teraz kojarzy z Włochami, jest to też włoska marka. Ja ten zapach ze sobą też miałam, no oczywiście nosiłam go na wycieczce do Como, miasto Como, nad jeziorem Como, bo jezioro Como, no to wiadomo, jest rozległe, nad nim leży wiele miejscowości, natomiast my się zatrzymaliśmy w mieście Como. Niestety mieliśmy bardzo mało czasu, żeby zobaczyć cokolwiek, tylko takie przedpołudnie bardzo krótkie, no ale zawsze coś. No i ja sobie nosiłam w tym momencie Dolce Aqua, Mask Milano. Powiem Wam, że ten zapach od razu, jak tylko powąchałam, i
już tutaj jeszcze w domu, jak go otrzymałam, bo to jest też prezent od perfumerii Raffinat, tam też znajdzie się ten zapach, to od razu sobie pomyślałam, kurczę, ten zapach pojedzie ze mną do Włoch na pewno. No przepiękny, przepiękny. Ja Wam powiedziałam, że jeżeli lubicie eleganckie, kwiatowe, klasyczne zapachy, jest to coś, w co należy się zaopatrzyć. Naprawdę przepiękny, kwiatowy właśnie, taki powietrzny też, lekko pudrowy. Jeżeli lubicie wonie w stylu Chanel numer 5, chociaż to nie jest absolutnie ten sam zapach, ale jeżeli lubicie wonie w stylu Chanel numer 5, Gabriel Chanel, myślę, że ten zapach będzie idealny. On ma jeszcze w sobie taki powietrzny akord, który jest niezwykle przyjemny, który właśnie nadaje takiej kwiatowej bryzy temu zapachowi. Absolutnie fantastyczny i niesamowicie, niesamowicie trwały. Ja mam tutaj 30 ml, ale wiem, że mi to starczy na długo, bo ten zapach jest mocarzem. On pomimo właśnie, że jest taki delikatny, powietrzny, kwiatowy, bardzo, bardzo długo utrzymuje się na włosach, na ubraniach. Także to była moja włoska fragrant journey, śmieję się, olfaktoryczna przygoda. Mam nadzieję, że się Wam podobało, że lubicie takie filmiki. No ja tutaj czuję się absolutnie zajarana, bo to ciągle we mnie żyje, ten temat. Ja się zakochałam totalnie we Włoszech. Bardzo bym chciała tam wrócić wkrótce, mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli nie wkrótce, to na pewno kiedyś wielokrotnie będę chciała wrócić, bo bardzo, bardzo mi się tam podoba. Dajcie mi znać, jakie Wam zapachy być może kojarzą się z Włochami. Wiem, że wiele osób podróżuje, niektórzy mieszkali, niektórzy mieszkają, więc dajcie mi znać, jak to tam jest według Was. To była moja wizja Włochy moim nosem, że się tak wyrażę. Także tutaj w komentarzach napiszcie mi swoje spostrzeżenia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.